Koleżanki i koledzy, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych uczestniczyło w trójstronnym szczycie społecznym na rzecz zatrudnienia i wzrostu. Miałem możliwość w imieniu naszego porozumienia zaprezentować nasze stanowisko do Paktu Europa Plus, który jest niebezpieczny dla Europy socjalnej, które może spowodować obniżenie wynagrodzeń i zabezpieczenia socjalnego. Prezentując nasze stanowisko, wykazałem zadowolenie, że możemy uczestniczyć w tym szczycie, albowiem jest to jedyna możliwość spotkania się z premierem rządu polskiego. Wykazałem także zadowolenie z tego, że Polska na mapie gospodarczej Europy jest zieloną wyspą w ostatnich latach. Natomiast wykazałem niezadowolenie, że kraj, który będzie przewodził Europie w najbliższych miesiącach, nie ratyfikował Europejskiej Karty Praw Podstawowych, nie ratyfikował także zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej w zakresie godziwego wynagrodzenia. To źle może wróżyć na najbliższe miesiące. Wykazaliśmy swoje stanowisko, że nie jesteśmy zadowoleni, że próbuje się w dokumentach europejskich równać w dół z wynagrodzeniami i zabezpieczeniami socjalnymi, że spowoduje to presję na dumping socjalny, na obniżenie standardów pracy. Wsparliśmy jako OPZZ stanowisko EKZZ-u w Pakcie na rzecz Sprawiedliwości i Równości. W czasie, kiedy obradował szczyt europejski w Brukseli, odbywały się demonstracje. Te demonstracje odbywały się także w wielu miastach europejskich. OPZZ będzie uczestniczył w dniu 9 kwietnia w takiej manifestacji pokazującej, wyrażającej nasze niezadowolenie z tych rozwiązań w Budapeszcie. Szczyt europejski pokazał, że Europa dąży do zaciskania pasa, do ograniczenia praw pracowniczych. My jako OPZZ nie możemy się z tym zgodzić, dlatego w swoim stanowisku wskazywaliśmy na rozwiązania europejskie, ale także na zapisy konstytucyjne dotyczące społecznej gospodarki rynkowej. Na tą społeczną gospodarkę nikt nie zwraca uwagi, zwraca się głównie na rynek, na dochodowość, na podatki. Pokazaliśmy także w swoim wystąpieniu, że to nie robotnicy, nie pracownicy odpowiadają za ostatni kryzys, że na kryzysie ciągle zarabiają przedsiębiorcy, bankowcy, że rządy poszczególnych krajów nie zwracają na to uwagę. Wskazaliśmy także przed premierami rządów europejskich, przed komisarzami na potrzebę ustanowienia europejskiej płacy minimalnej, zwracając tu uwagę na brak możliwości dokonania rozwiązań w poszczególnych krajach. Dużo uwagi poświęciłem także dialogowi społecznemu. Jeśli nie będzie prowadzony w poszczególnych krajach dialog społeczny z pełną odpowiedzialnością, rzetelnością, że jeśli będą lekceważeni partnerzy społeczni, to niezadowolenie wyleje się na ulice miast europejskich, bo społeczeństwo nie chce w takich formach organizacyjnych i w takim reżimie dalej żyć. Zwróciłem uwagę także w wystąpieniu na wzrastające koszty utrzymania, na duże bezrobocie w Europie, że to właśnie premierzy rządów, komisarze europejscy mają niezbędne instrumenty w rękach, by sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy, by podwyższać wynagrodzenie. W przeciwnym wypadku będą niezadowolenia, a na tym będzie traciła cała nasza gospodarka. Zwróciliśmy się do Parlamentu Europejskiego z prośbą
o interwencję we wszystkich sprawach, które dotyczą kosztów utrzymania, dotyczące zatrudnienia, dotyczące płacy godziwej. Polska delegacja uczestnicząca na spotkaniu w Brukseli odbyła także spotkanie z europosłami, w którym przekazaliśmy także swoje niezadowolenie, swoje oczekiwania, swoje postulaty w sprawach bieżących, tych, nad którymi pracuje Parlament Europejski, szczególnie dotyczące dyrektywy o informowaniu pracowników, ale także dotyczące opodatkowania operacji finansowych, które OPZZ w stanowisku swoim przyjął na organach dużo wcześniej. W tym zakresie mamy przychylność europosłów z Polski. Myślę, że uda nam się przeforsować nasze stanowiska. Jeśli nasz polski rząd nie chce zrozumieć, że należy podnosić płacę minimalną, że należy podnosić płacę realną, to musimy zadbać o to na szczeblu europejskim.